I witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście Bartek, a to jest kolejny odcinek z naszej ulubionej gry, jaką jest GTA 5, GTA Online, gdzie proszę państwa sobie dzisiaj będzie odcineczek poświęcony temu, czego dość dawno na kanale nie było. Mianowicie powracamy sobie właśnie do tuningowania nowych pojazdów, albo takich, które ogólnie mi się podobają. Widziałem, że sporo osób właśnie pisało, czy to na fanpage'u, czy to ogólnie pod odcinkami z GTA, żebym sobie po prostu jakiś tam pojazd tuningował. Także proszę bardzo, macie ogólnie tuning kolejnego pojazdu, który mi się właśnie z tej aktualizacji, powiedzmy, że podoba, nie? Nie jest to jakiś tam samochód moich marzeń, żeby ogólnie w GTA go sobie posiadać. Aczkolwiek jest to pojazd, który mi się osobiście właśnie z tych wszystkich, które tej aktualizacji wyszły, podoba. Także proszę państwa, dzisiejszym bohaterem tego odcineczka jest to pojazd, który nazywa się Italii GTO Stinger TT. Tak się właśnie on prezentuje. I dzisiaj go sobie również spróbujemy dość ładnie stuningować. Ogólnie co do tego pojazdu, to teraz sobie właśnie co nieco o nim powiemy. A mianowicie jest to pojazd, który jest prawie w całości wzorowany na Ferrari Romie. Jak możecie teraz właśnie w tym momencie sobie zauważyć, pewnie znawcy samochodów od razu rozpoznali właśnie, na czym jest on wzorowany. Aczkolwiek przednie światła pochodzą z modelu Puro Sangue, czy jak tam się ogólnie mówi. Ja jestem doskonały z francuskiego, jak właśnie teraz w tym momencie usłyszeliście. Także tak właśnie, proszę państwa, się tym pojazd prezentuje. Jak już powiedziałem, jest dość ok, aczkolwiek osobiście nie pasują mi te światła. Nie wiem dlaczego, mam nadzieję, że to się ogólnie da jakoś ładnie przerobić w tuningarni, ale zobaczymy właśnie, jak to będzie, proszę państwa, wyglądało. Jeżeli nie, to jakoś to przełknę, nie? Jakoś dam radę, myślę, że to przełknąć. Ok. Także jeszcze ogólnie zanim to jeszcze by się przydało zobaczyć w Legendary Motorsport, co na ten temat tego pojazdu ma do powiedzenia Rockstar i przy okazji zobaczyć sobie również jego osiągi. Także osiągi prezentują się następująco i na pierwszy rzut oka według mnie to ten pojazd będzie bardzo dobry na prostych drogach, nie? Troszeczkę gorzej będzie ze skręcaniem, bo te hamowanie to troszeczkę no nie jest najmocniejszą stroną tego samochodu, ale na prostych wydaje mi się, że może być on nader ciekawy, prawda? Jeżeli macie inne zdanie, to możecie również śmiało w komentarzach je wyrażać. A na temat tego pojazdu jeszcze Rockstar pisze następującą rzecz i potem przejdziemy sobie do tuningu. Ogólnie samochód kosztuje 2 380 000, także myślę, że nie ma tragedii, prawda? Jest to cena po prostu taka akceptowalna, że tak to powiem. Także okej, okay. Italii GTO Stinger TT. Stinger TT jest tak miażdżąco sensualny, delikatny i potężny, że twoim pierwszym instynktem może być przesunięcie palcem w prawo przy najbliższej lasce, a potem zabranie jej na fotel pasażera i sprawienie, żeby to konie mechaniczne toczyły rozmowę. Ale teraz grzebie ci paluchami w ustawieniach, poklepuje miękką skórę najwyższej jakości i prosi o zmianę stacji radiowej. I wtedy to do ciebie dociera. Czasy przesuwania w prawo się skończyły, to jedyny związek, jakiego potrzebujesz, a jeśli chodzi o piąte koło u wozu, to czas rozstawić miny poślizgowe. Także, no jak to Rockstar ma właśnie w stylu, tak właśnie ten samochód sobie zaprezentował. Także lecimy sobie, proszę państwa, po tym dość długim wstępie już do samego creme de la creme tego odcineczka, czyli tuningu tego pojazdu. Ogólnie jak w tym momencie możecie zauważyć, troszeczkę się zmieniła lokalizacja właśnie, jeżeli chodzi o tuning, bo przeważnie właśnie w customie zwykłym sobie samochody przerabialiśmy. Aczkolwiek, żebyście zobaczyli pełen potencjał tego samochodu, jeżeli chodzi o tuning, udaliśmy się właśnie do mojej agencji, gdzie zamontujemy sobie również ulepszenia i mani, które ogólnie ten pojazd ma do... Po prostu można w tym samochodzie to zrobić, prawda? Że nie będę ogólnie szukał jakiegoś nie wiadomo jakiego na ten temat słowa. Także okej, pancerz.
Ulepszenia oczywiście na 100%. Płyty pancerne. Czy my chcemy płyty pancerne? Czy to ładnie się prezentuje? Jak dla mnie tak średnio, także zostawię sobie ogólnie ten pojazd bez płyt pancernych. Ale właśnie, bo zapomniałem wam jeszcze powiedzieć, że jeżeli taki odcinek wam się spodoba, zostawcie tradycyjnie łapkę w górę, komentarze właśnie pod filmem. Oraz jeżeli jesteście pierwszy raz na kanale, to subka, by być na bieżąco z materiałami. Możecie oczywiście śmiało pisać kolejne propozycje co do tuningu właśnie naszej serii tuningowej. Jakie tam ogólnie chcecie zobaczyć samochody, które mogę sobie śmiało stuningować, więc piszcie śmiało. A my już właśnie sobie przejdziemy do takiej głównej części tuningu, prawda? Bo już hamulce mamy za sobą, także teraz wizualnie musimy go sobie już zacząć tuningować. I pierwszą rzeczą to są przednie zderzaki. I tych zderzaków nie ma za dużo, szczerze powiedziawszy. Także tak widzę również, że te zmiany to takie są bardzo, bardzo słabe. Bardzo mało tego jest. Aczkolwiek karbonowy zderzak GT, czemu by nie? Troszeczkę ogólnie koloru czerwonego do tego samochodu można sobie dodatkowo dać. Także tylne zderzaki, tego troszeczkę to jest więcej. Także tu możemy sobie nieco poszaleć, jeżeli oczywiście będzie to ładnie dość wyglądało na moje standardy oczywiście. Bo ja jakimś tam wielkim wirtuozem tuningowym nie jestem. Tuninguję oczywiście tak, jak mi się spodoba. Także jeżeli boli was właśnie mój tuning, to myślę, że to nie jest odcineczek dla was. Tak tylko was ostrzegam. Aczkolwiek widzę, że tutaj nie ma jakichś mega fajnych tych zderzaków. Szczerze powiedziawszy. Więc chyba zostawię sobie fabryczny zderzak. Bo to totalnie nie pasuje. Ten wyścigowy dyfuzor z akcentem. To jest totalnie dla mnie brzydkie. Fuj. Dyfuzor GT. No jakby nie było tych antenek, to może. A tak to jest takie mech. Także zostawiamy sobie fabryczny zderzak. Ok. Silnik. Oczywiście poziom czwarty. Wydechy. I mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem wydechów właśnie do tego pojazdu. Dane. Także zobaczymy, co my tutaj mamy. No, szału nie robią, szczerze powiedziawszy. Aczkolwiek ten mi nawet jest spoko, nie? Od razu to wygląda jak rajdówka. I nawet chyba do Ferrari pasuje, także czemu nie? Można to dać. Także grille. Ej, naprawdę tych mało jest strasznie tych opcji tuningowych, mi się wydaje. Jest mega malutko. Przeważnie w samochodach to jest na przykład po 20 grilli. Po 15 tych zderzaków, a to jest tak naprawdę bardzo, bardzo mega skromnie. Także jestem troszeczkę rozczarowany. Szczerze powiedziawszy. I też, co najgorsze, nie są jakieś, nie wiadomo jakiej tutaj... nie są to jakieś wizualne perełki, nie? Aczkolwiek chyba taki grill. Czy taki? A damy sobie chromowany. Będzie pasował ogólnie do tego, do tej paseczka. Bo to jest chyba fabryczny, nie? Tak, to jest fabryczny. No czemu by nie? Wydaje mi się, że to jest taka w miarę akceptowalna opcja. Także chromowany grill GT to jest ogólnie mój wybór, jeżeli chodzi o grille, maski. To jest 18 sztuk, także maski zostały zachowane w takiej właśnie ilości jak w poprzednich samochodach. Aczkolwiek one się tutaj prezentują pod ten samochód. To jest w sumie fajne. Wyścigowa maska mi się podoba nawet. Także to jest chyba mój wybór na ten moment. Maska GT też nie jest taka tragiczna. I karbonowa nie. Chociaż ta fabryczna...
A może uliczna maska, bo to jej po prostu daje tylko i wyłącznie wentylatory. Nie zmienia zbyt dużo wizualnie, aczkolwiek taki dodatek wentylatorów też mi się wydaje, że nie psuje tego samochodu za bardzo. Bo to ja wybrałem wcześniej jaką maskę? Wyścigową, nie? No, damy sobie chyba tą uliczną maskę. Nie wydaje się taka zła, także okej. Okay. Uliczna maska. Klaksony. Tradycyjnie pętla. Halloween pętla pierwsza. Mój znak rozpoznawczy. Czy to na wyścigach, czy to właśnie w pojazdach. Ulepszenia i mani sobie zostawimy na sam koniec, jak myślę, bo to są takie ulepszenia po prostu, żeby ten samochód był bardziej pod obronę. Przystosowany, Jezus Maria, sorki za mój język, ale dzisiaj mi się strasznie plącze. Także ulepszenia i mani na sam koniec. Światełka. Co my tu mamy, jeżeli chodzi o światełka? Oczywiście tradycyjnie ksenony. Neony damy sobie... Chyba też, nie? Też mi się wydaje, że będzie pasowało, chociaż zobaczymy, bo... Szczerze powiedziawszy, wiem o tym, że to jest samochód sportowy i tak dalej, aczkolwiek... Szczerze powiedziawszy, nie widzi mi się tej posiadania neonów. Nie wiem dlaczego. Chociaż... Może... Jakieś głupoty gadam i jednak ten neon w miarę pasuje. Dobra, damy sobie ten neon. Niech będzie. Jak szaleć, to szaleć, nie? Na pierwszy rzut oka wydawało mi się, że ten neon będzie zbędny, aczkolwiek... Jak już zobaczyłem, to troszeczkę może zmieniam jednak na ten temat zdanie, nie? Także oznaczenie? Na ten samochód oznaczenie? Nie, chyba nie. Możemy sobie zobaczyć te oznaczenia, aczkolwiek... Ja te auto raczej w swojej wizji widzę bez oznaczeń. Po prostu ja go widzę w kolorystyce takiej jak jest, czyli czerwonej, z czarnymi elementami. Taki po prostu, wiecie, pospolity samochodzik, nie? Nie chcę z niego nie wiadomo co robić, tylko chcę, żeby po prostu on się fajnie tutaj prezentował. Także bez oznaczeń, aczkolwiek te oznaczenia są też takie... też takie są te oznaczenia... takie sobie. Nie robią na mnie zbytnie jakiegoś mega wrażenia, także nie, bez oznaczeń. Tablica. Tablica oczywiście czarny na żółtych tych. Mina zbliżeniowa. O! To ma coś takiego? Poślizgową minę możemy tutaj założyć sobie. Aczkolwiek chyba, jeżeli dobrze pamiętam, to klakson jest pod E i chyba miny to są pod E. Kurde, czy ja chcę z niego takiego samochód bojowy robić? To jest pytanie. Czy ja naprawdę potrzebuję robić z takiego fajnego autka jakiś pojazd bojowy? No... Na ten moment chyba nie. Po prostu chcę z niego zrobić sobie ładne auto do mojego garażu, który może się czasem nawet i przejadę. Także... Nope. Lakierowanie, dobra. Na pewno kolor podstawowy, jak już powiedziałem, zostaje taki, jaki jest, aczkolwiek kolor dodatkowy możemy sobie zmienić. I co to w ogóle zmienia? A przede wszystkim, czy to ma jakiś w ogóle kolor dodatkowy? Ej, naprawdę nie ma tej koloru dodatkowego ten samochód? Aż ciekawy jestem. Okej, no to w takim razie kolor wykończenia damy sobie na czerń. Bo czemu by nie? Ale naprawdę ten samochód nie ma koloru dodatkowego? Na glipa bym powiedział strasznie. Ale no dobra, no skoro nie ma, no to... Nie mam co się chyba wykłócać w tym momencie. No nie ma tego koloru dodatkowego, ale dobra, trudno. Także przechodzimy sobie do kolejnej kategorii, czyli progi. I oczywiście jej progu to mamy od cholery, nie?
Ale pozostałe ciekawe rzeczy to niciula. No ale dobra, karbonowe progi? Nie. Skrzydlate progi też raczej nie. Uliczne progi już prędzej, aczkolwiek tutaj musiałbym coś dodać właśnie do tylnego zderzaka, żeby to w miarę ta linia szła równomiernie, powiedzmy. Karbonowe uliczne progi. To raczej nie. Super progi. No to taki średnio bym pojechał z tymi super progami. Wyścigowe progi też wydają się spoko. Sportowe progi też nie najgorsze. Ogólnie każdy próg, który ma tutaj dodaje taki dodatkowy kolor czarny, to jest spoko dla mnie, nie? Oprócz tych karbonowych oczywiście. Także ja bym sobie w tym momencie chyba dał te wyścigowe progi, mi się wydaje. Tylko czy pasuje to do przodu? Kurczę, tutaj strasznie ciemno jest. I tak niezbyt cokolwiek widać. Ale dobra, chyba wyścigowe progi. Żeby tutaj ten kolor czarny troszeczkę bardziej jakby pociągnąć, nie? Dalej. Bo tutaj on sobie jakby wchodzi, tutaj wychodzi dalej, nie? O to mi właśnie chodziło. Także okej. Okay. Spoiler zderzaka. O mater dio. To jeszcze... A, bo to jeszcze... Oho. Bo to jeszcze dodatkowego jest spoiler tych... W zderzakach jakby. To nie jest koniec zderzaku... tuningu w zderzaku. O mater dio. Okej. Okay. Teraz to mnie zaskoczyli trochę. Tak, może to w sumie? Taka podkładka delikatna, która troszeczkę ten przód jakby bardziej powiększa, że tak to powiem. Może być. Czemu by nie? Spoiler. Czy do tego samochodu chcę spoiler? Czy w ogóle pasuje jakikolwiek... Ej, w sumie ten. Ej, ten mi się podoba. Taki skromny spoilerek. Praktycznie się nie wyróżnia. Ale jest spoko, nie? Ten mi się podoba. No zobaczymy jeszcze dalej, co tutaj ma ta gra do zaoferowania. Ale ten spoiler mi od razu kupił, szczerze powiedziawszy. Ten karbonowy, wyczynowy skrzydło, nie? Od razu mnie to kupiło. Także ja też to kupię. Pasy przeciwsłoneczne. Nie. Dziękuję bardzo. Zawieszenie oczywiście sobie go troszeczkę jeszcze można obniżyć. Ale też nie aż tak na chama maksymalnie. Tylko tak delikatnie bym chciał. Na przykład na zawieszenie uliczne, powiedzmy. Skrzynia biegów oczywiście rajdowa. Troszeczkę mocy mu się bardziej jeszcze przyda. Turbo czemu by nie. Koła. Koła, tak? Chyba już mamy szyby oczywiście. Dobra, to najpierw może sobie damy te limuzonowe szyby. I przejdziemy sobie teraz do kół. Tor? Ten samochód posiada koła do tego? Do toru? Okej, okay, ciekawe. No i w sumie taka gwiazdka. Super Lux. Nie wydaje się takie złe, według mnie oczywiście. Wspomnienie też nie jest takie złe. Ekspresówka. Ukryta szóstka. No, ten samochód ma ładne nawet te felgi. Jak mi się osobiście wydaje. Na przykład ta kuta gwiazdka jest złana, tylko bym mu kolor troszeczkę bardziej zmienił na inny. Jeżeli się oczywiście da. Kolor ku... O, da się. Ej, no teraz to wygląda super. Jak dla mnie jest fajnie. Także dajmy sobie ten kolor. Ulepszenia opon, damy sobie jeszcze kule odporne w tym momencie.
Dym spod opon? Nie, taki tam, potem taki bajer. Dobra. To tuning taki wizualny mamy, proszę Państwa, już za sobą. Ale to jeszcze nie koniec, jeżeli chodzi właśnie o ten pojazd. Dlatego, że zostało nam jeszcze zobaczenia ulepszenia Imani, co mam właśnie nam w tym momencie tutaj do zaprezentowania. I mamy tak, moduł zdalnego sterowania. Czyli możemy chyba go sobie sterować ręcznie, że tak powiem, i zagłuszać namierzania rakiet. To cholerstwo drogie jest nawet, szczerze powiedziawszy. 235 tysięcy i 400 tysięcy. Nie, że mi kasy brakowało, ale... Szczerze powiedziawszy, na sesjach publicznych nie gram. Bo to jest dla mnie bez sensu. Także też nie wiem, czy potrzebuję właśnie takich rzeczy, typu właśnie moduł zdalnego sterowania albo zagłuszać namierzania rakiet. Także sobie to chyba odpuszczę. Co innego, gdybym grał właśnie na sesjach publicznych, nie? I bałbym się, że coś tam mi rozwalą. Jakbym jakąś tam misyjkę robił, albo coś ten deseń, nie? Ale jak tego w sumie nie robię, to też to nie ma totalnie sensu. Także okej. Więc jeżeli chodzi o tuning, to by było już, proszę Państwa, na tyle. Ale to jeszcze nie koniec, jeżeli właśnie chodzi o ten odcinek. Bo tradycyjnie udamy się w tym momencie już na lotnisko, gdzie sobie ten pojazd jeszcze na sam koniec tego odcineczka tradycyjnie przetestujemy właśnie pod trzema kategoriami, które oczywiście zawsze są w odcinkach tuningowych właśnie sprawdzane. Także w tym momencie sobie zrobię krótką przerwę, poczekam aż ogólnie nadejdzie sobie ładny dzionek, miejmy nadzieję. I przetestujemy sobie jeszcze ten pojazd właśnie na zakończenie tego odcinka. Także w tym momencie następuje sobie króciutka przerwa. Ale zanim jeszcze ogólnie przejdziemy sobie do sprawdzenia osiągów tego samochodu, to przypomniałem sobie o jeszcze jednej dość fajnej rzeczy, która właśnie w GTA Online jest zawarta. A mianowicie zmiana kolorów oświetlenia, nie? Czyli w sensie zmiana reflektorów. Więc zróbmy sobie tak, żeby ogólnie kolor do tego samochodu pasował. A mianowicie dodajmy sobie czerwone światła. I zobaczycie, proszę Państwa, jak to mega dobrze wygląda właśnie, jeżeli chodzi o ten samochód w nocy, nie? Także sprawdzamy, czy to fajnie będzie wyglądało z czerwonymi reflektorami. I... no dobrze to wygląda, proszę Państwa, patrzcie na to. Teraz to jest taki diabelny pojazd, można by powiedzieć. Dobra, to pasuje, idealnie to pasuje, nie? Także jest dobrze. Okej, proszę Państwa, także wracamy sobie do naszego pięknego odcineczka z naszą nową bestią, którą sobie właśnie w tym momencie stuningowaliśmy. I przyszła pora na testy tego naszego nowego samochodu. A mianowicie będziemy go sobie właśnie sprawdzali pod trzema kategoriami. Mianowicie przyspieszenie maksymalne, zwrotność oraz jak ogólnie sobie radzi przy zakrętach. I jeszcze możemy sobie również sprawdzić ogólnie przyczepność tego samochodu. Także wsiadamy sobie do naszej nowej bestii i już właśnie sobie go będziemy sprawdzać. Także ok, ustawmy się może w tym momencie na naszej tradycyjnej linii, gdzie właśnie odbywają się tego typu testy. I na sam start myślę, że zobaczymy, jak on właśnie sobie w tym momencie radzi na prostej, czyli na swojej aktualnie atrybucie, jeżeli właśnie chodzi o ten samochód. Tylko kurczę, będzie problem ogólnie z tymi zegarami, żeby zobaczyć, jaką maksymalną prędkość osiąga, ale myślę, że jakoś sobie z tym właśnie również poradzimy. Także lecimy. Sprawdźmy sobie tą bestię naszą. Dobra, jest już stówka. Także dość szybko się rozpędza. Do 120 również nie sprawia mu to problemów, żeby się rozpędzić. No, ze 130 będzie na liczniku. Także nie ma tragedii. Także teraz sobie go sprawdźmy jeszcze pod takimi
pod małym takim boostem, które ogólnie właśnie niektóre samochody mają w GTA. A mianowicie jak będziemy sobie klikać również w trakcie jazdy AD, to ten samochodzik powinien troszeczkę przyspieszyć. Nie na każdym to pojeździe działa, ale zobaczymy właśnie, czy na tym to będzie. Czy coś mu to po prostu da, prawda? Także okej, lecimy. Dobra, zaczynamy już sobie klikać AD. Delikatnie. I... nie dało mu to zbyt dużo, aczkolwiek no, ja bym powiedział, że w niektórych momentach nawet troszeczkę przeszkadzało w rozpędzeniu tego samochodu. Także proszę Państwa, pierwszy test mamy już za sobą. Teraz przyszła pora sobie troszeczkę pojeździć i zobaczyć, jak on sobie radzi na zakrętach, czyli na swoim najgorszym atrybucie, można by w tym momencie powiedzieć. Ale miejmy nadzieję, że troszeczkę ten tuning również to poprawił. Nie tak dużo, aczkolwiek mam nadzieję, że chociaż troszeczkę to jakby tuning naprawił, nie? O matko. Okej. Trzeba się naprawdę mocno zatrzymywać, żeby on ogólnie skręcił. Tak. Nie wywalając się ogólnie na boczek. Aby tak troszeczkę dupką bardziej nie zawinąć. O, bo w ten bardziej sposób to powiem. Także może on mieć problemy z tym. O panie, dobra. No, trochę ma problemy ze skręcaniem, to fakt. I również z przyczepnością też bym powiedział, że nie jest to wymarzony pojazd pod przyczepność. Ale ładnie wchodzi na tym. Na ręcznym. Jak się go skontruje. Jak się go skontruje, to nawet na ręcznym potrafi co nieco tutaj ten samochód pokazać. Naprawdę. Na drifcie wchodzi ładnie. Także jest nawet ok. Pod tym właśnie względem. A zobaczę jeszcze... Ojejku. Ojejku, dobra. W tym momencie nie użyłem hamulca i próbowałem skręcić, nie? I jak wyszło, doskonale właśnie w tym momencie to widzieliście. Także no niestety, ale tuning może troszeczkę poprawił tą skrętność, ale też nie jest to najwyższych lotów. Także okej, myślę chyba, że to by było na tyle, jeżeli właśnie chodzi o test oraz tuning tego samochodu. Także dzisiejszym bohaterem naszego odcineczka był to samochód, który nazywał się Grotti Itali GTO Stinger TT. Naprawdę dość ładny pojazd, aczkolwiek no raczej nie będzie chyba on na wyścigach zbyt często wybierany. Aczkolwiek mogę się mylić, nie? Także jeżeli taki, proszę Państwa, odcineczek Wam się spodoba, zostawcie tradycyjnie łapkę w górę, komentarze właśnie pod filmem oraz jeżeli jesteście pierwszy raz na kanale, to subka, by być na bieżąco z materiałami. Piszcie śmiało, jaki będzie kolejny Wasz wybór, jeżeli właśnie chodzi o naszą serię z tuningów. W tym odcinku to by było na tyle, ja się z Wami będę już w tym momencie właśnie żegnał. Dziękuję również za oglądanie tego odcineczka, życzę Wam tradycyjnie miłego dnia. No i do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć, no i pa, pa!